tegorocznej edycji wydarzenia jury przeanalizowało łącznie 207 zestawów wierszy nadesłanych przez autorów z całej Polski. Organizatorami konkursu są Muzeum Michała Kajki w Ogródku, Oddział Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Praniu i Polana Kultury Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Orzeszu. W niedzielę 6 sierpnia w Muzeum Michała Kajki w Ogródku podsumowano 19. edycję konkursu poetyckiego. Publiczność mogła wysłuchać wierszy laureatów i wyróżnionych, prezentowanych przez aktorkę teatralną i filmową Magdalenę Warzechę. Bo ja po prostu bardzo lubię poezję. W związku z tym sam fakt, że mogłam z nią tutaj dzisiaj obcować i że mogłam ją Państwu przeczytać, co również bardzo lubię robić, czyli właściwie same przyjemności dzisiaj mnie spotkały. Poznałam też kilka znamienitych osób, co też, jak się Państwo domyślają, jest miłe i przyjemne, a poza tym znaleźliśmy się w niezwykle pięknych okolicznościach przyrody. W trakcie gali wystąpiła również Estera Drzymkowska Quintet, która zaprezentowała utwory folkowe w jazzowych, nowoczesnych aranżacjach. Niezmiernie nam miło było gościć tutaj u Państwa i w tak pięknym miejscu szerzyć naszą polską kulturę w postaci folkowych utworów w naszych około jazzowych aranżacjach. Konkurs poetycki noszący imię chyba najbardziej znanego poety mazurskiego Michała Kajki od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Warto wspomnieć, że w tym roku otrzymaliśmy 207 zestawów wierszy autorów z całego kraju. Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem, aby spośród tak pokaźnej liczby utworów wybrać te najlepsze i wskazać tegorocznych laureatów. W tegorocznej edycji konkursu nadesłane utwory oceniało jury w składzie Joanna Hachua, przewodnicząca jury, poetka, recenzentka, bibliotekarka, animatorka kultury, Janina Osewska, pedagog, poetka, animatorka życia literackiego, regionalistka, Agnieszka Herman, poetka, autorka okładek do książek, finalistka Orfeusza, Nagrody Poetyckiej imienia Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 2020. Wydaje mi się, że udało nam się być na tyle obiektywnymi, na ile to jest możliwe, bo taka całkowita obiektywność, obiektywizm całkowity w poezji raczej nie istnieje moim zdaniem. Ale co do pierwszego, znaczy do drugiego miejsca. Nie było wątpliwości. Nie było wątpliwości, więc myślę, że jakiś standard jest wiersza, że można wiedzieć, czy to jest dobry wiersz, czy nie jest dobry. Natomiast tak naprawdę rzeczywiście szuka się w tych zestawach takiej perełki, czegoś takiego, co zachwyci. Jurorzy, oczywiście jest taki lęk, jeżeli chodzi o poetów, że co też ci jurorzy tam wyczytają i tak dalej. Ale tak naprawdę zawsze się czeka na ten najwspanialszy zestaw albo jeden wiersz. Jak choćby tutaj w przypadku tego laureata, jedna fraza, która tak naprawdę dała nam, pozwoliła na to, żeby zaufać poecie. Tak, ona w ogóle podniosła cały wiersz i faktycznie o tym zestawie wiadomo było, że on będzie na nagrodę. Od początku było wiadomo. Natomiast... A która to fraza? Mój ojciec zapomniał, jak się mówi. I to jest właściwie, jak ktoś by powiedział coś takiego, na co w zwykłym życiu, to nie powiedzielibyśmy, że to jest poezja, ale jest, jak się zastanowimy, jak poczujemy to w środku, każdego z nas albo już to spotkało, albo spotka nas to niedługo. I wydaje mi się, że czasami dla takiej jednej frazy warto cokolwiek pisać. Po zapoznaniu się z zestawami prac nadesłanych na konkurs, jury postanowiło nie przyznawać pierwszej nagrody. Natomiast pozostałe nagrody trafiły do... Druga nagroda została przyznana Markowi Szewczykowi z Poznania za zestaw wierszy opatrzony godłem Sroka. Trzecia nagroda trafiła do Piotra Zewanka z Bielska-Białej za zestaw wierszy opatrzony godłem Pisane po wodzie. Ponadto jury postanowiło przyznać również trzy wyróżnienia. Katarzynie Drzewieckiej z Legionowa za zestaw opatrzony godłem Mimbla, Maciejowi Anczykowi z Krakowa za zestaw wierszy opatrzony godłem Kondor, Jolancie Stelmasiak z Grzybowa za zestaw wierszy opatrzony godłem Zielona 67. Zdarzało mi się też na innych konkursach poetyckich, bo tych jest o dziwo w Polsce bardzo dużo organizowanych. Takich, no powiedzmy sobie, nie śledzę tego tak dokładnie, bo buchalterem tutaj nie jestem, ale sądzę, że to tam ze 100-150 jest, więc jest gdzie wysyłać. I ludzie wysyłają, co cieszy, nie? Sama liczba tutaj 200... Siedmiu? Nie,
to należy każdemu z tych, którzy dosłali, to pogratulować tak samo jak mi chyba, bo to wymaga jednak napisania, wysłania listu, trochę denerwowania się, czy coś będzie, czy nie będzie, ale gratulacje dla wszystkich i dla tego miejsca. Ja jestem inżynierem, dlatego właśnie piszę wiersze i to jest taki mój sposób na życie w tej chwili. Oprócz pisania wierszy jeszcze piszę jakieś tam piosenki, wykonuję je. Stąd też tutaj właśnie ta gitarka, która jest moim instrumentem. Miło jest przyjeżdżać na finały konkursowe, kiedy jest się laureatem takiego konkursu. Ogólnie piszę bardzo mało, ostatnie kilka wierszy w roku, ale jak napiszę, to wysyłam właśnie na konkursy. W poprzednich latach też tu wysyłałam, ale nigdy nie udało mi się właśnie zdobyć żadnego wyróżnienia, a zawsze bardzo chciałam tu przyjechać, więc jak się okazało, że moje miniatury poetyckie są tutaj wyróżnione, to postanowiłam zrobić wszystko, mimo że to jest ponad 400 km. Żeby przyjechać i osobiście odebrać tutaj właśnie to wyróżnienie i poznać właśnie tutaj ludzi, którzy są skupieni w Muzeum Kajki. Do naszego konkursu zgłaszanych jest co roku kilkaset zestawów niepublikowanych wierszy, tworzonych przez autorów z całej Polski, piszących w języku polskim. To również wyjątkowa okazja do promocji poezji mazurskiej, życia i twórczości Michała Kajki, poety z Ogródka, który ostatnie lata swojego życia spędził w Orzyszu. Co roku wiersze nadesłane przez poetów z różnych zakątków naszego kraju ocenia jury, w skład którego wchodzą wybitni literaturoznawcy, językoznawcy i utytułowani poeci. Warto wspomnieć, że w poprzednich latach w jury zasiadali m.in. Krzysztof Kuczkowski, Dariusz Kulesza, Wojciech Kas, Erwin Kruk, Wojciech Gawłowski, Tadeusz Dąbrowski, Marek Zagańczyk, Zbigniew Chojnowski, Zbigniew Fałtynowicz, Krzysztof Korotkich, Adrian Gleń czy Przemysław Dakowicz. To piękne miejsce i jestem tu pierwszy raz, jestem zachwycona. Wiatr mazurski szumiał nad głowami naszymi. Wspaniałe polskie stare pieśni w aranżacji jazzowej koiły duszę i serce. Poezja wokół i w dosłownym sensie, i w przenośnym, a do tego poetyckie, wspaniałe dania. Czego chcieć więcej? Było tutaj przepięknie, było bardzo serdecznie, było miło. Muzyka i wiersze, to wszystko było jako balsam dla duszy i dla ciała i dla ucha. No i oczywiście na koniec pyszne jedzonko. Chciałam bardzo być, nie myślałam, że będę, ale udało się. I jestem tu, jestem szczęśliwa, że tu jestem. Dzięki Asieńce i w ogóle i wszystkim wam bardzo dziękuję, że tu jestem. I tyle. Wybór nagrodzonych wierszy publikuje patronujący konkursowi dwumiesięcznik literacki Topos. Patronami konkursu są starosta Piski Andrzej Nowicki, burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski, dwumiesięcznik literacki Topos, Gazeta Olsztyńska, Radio Olsztyn i portal Głos Mazur 24.pl.